Dzień dobry, ja nazywam się Magdalena i przyjechałam z Niemiec do Akademii Ludowej do Świebodzic. Chciałam wszystkich słuchaczy i widzów zaprosić i po prostu prosić o zainteresowanie się tutaj tą metodą leczenia naturalnymi sposobami, ponieważ uważam, że ta metoda jest jedną najlepszą chyba na świecie, ponieważ ja jestem też po wielu operacjach, po wielu przejściach życiowych również i po prostu te nasze tabletki i lekarze, to nic mi niestety nie pomogło. Przyjechałam tutaj, oczyszczając organizm i po prostu tylko niby profilaktycznie. Ale okazało się, że jak zaczęłam się tutaj po prostu uzdrawiać, oczyszczać, zaczęłam stosować te masaże, to niestety wyszło o wiele więcej ze mnie tego bólu, tych chorób, tego zapalenia w stawach, w każdej części mojego ciała, z których wcześniej sobie nie zdawałam w ogóle sprawy. I uważam, że po prostu każdy z nas, każdy człowiek, który jest świadomy, powinien to samo zrobić. Przede wszystkim oczyścić swoją wątrobę, oczyścić swoje jelita z pasożytów. Niestety, wszyscy mamy pasożyty. Wszyscy. Proszę wziąć sobie to niestety do głowy, ale ci przeważnie również ludzie, którzy mają psy, niestety to jest wszystko idzie na nas, wszystko idzie w nas, wszystko jemy, żywność jest również toksyczna, brudna, zatruta fluorem. Także po prostu leczenie tabletkami, zastrzykami, chemioterapią nic nam nie da, jak nie oczyścimy swojego organizmu. To jest podstawa. I bardzo serdecznie wszystkich, ale to wszystkich zachęcam z całego serca, żeby się tak właśnie oczyszczali, wzięli tą sprawę bardzo poważnie, bo niestety nic to nie da, jeżeli będziemy się faszerować tylko chemią. Ja również mam rodzinę, mówię to swojej rodzinie, żeby też tak robili, ale niestety ludzie są nie w tej jeszcze może świadomości, żeby po prostu to robić. Ja postanowiłam, ja się tym zainteresowałam od roku czasu i postanowiłam tutaj przyjechać i się oczyścić i proszę mi wierzyć, czuję się o wiele lżejsza i bardziej rozprężona. Naturalnie, te wszystkie zabiegi są dosyć bolące, ponieważ mamy w swoim ciele bardzo wiele zakwasów, bardzo wiele blokad, o których nawet nie wiemy. Tutaj w Akademii Ludowej w Świebodzicach są przeprowadzane naprawdę bardzo, ale to bardzo piękne masaże, piękne w cudzysłowie, ponieważ są niestety bardzo bolące, ale wszystkie nasze tutaj w rękach, w nogach, wszystko jest niestety rozbijane do naczynniki pierwsze, jak to się mówi. Mamy siniaki niestety, ale wszystkie te nasze zapalenia, zakażenia są likwidowane. Wracam już dzisiaj do domu po 2 tygodniach i jestem bardzo, ale to bardzo szczęśliwa, że tu mogłam przyjechać, zaoszczędzić sobie troszkę pieniążków, bo niestety ta kuracja jest nie jest tania. Nie jest tania, ale nie żałuję tego, bo niestety jak jedziemy na urlop, to tak samo wydajemy pieniądze, parę tysięcy i niestety wracamy dalej do domu i dalej faszerujemy się lekami i dalej jesteśmy po prostu na tym samym etapie. I bardzo chciałabym wszystkich jeszcze raz serdecznie zaprosić do tej metody, do stosowania tej metody leczenia. Po prostu każdy powinien to wypróbować naturalnie. Nie ma co nikogo do tego zmuszać. Chciałam jeszcze tu powiedzieć, że niestety każdy powinien to wiedzieć, kto tutaj przyjedzie i musi mieć silną wolę po prostu, bo to jest wyzwanie dla wszystkich, żeby po prostu zmierzyć się z tym wyzwaniem i czynić to, kontynuować po prostu to leczenie, prawda? Nikogo nie można do tego zmusić, każdy musi indywidualnie podjąć taką decyzję. No ja bym chciała na tyle powiedzieć, proszę Danusiu, może teraz ty. No ja przyjechałam, dzień dobry wszystkim, ja przyjechałam z Suwałk na 2-tygodniową kurację do Akademii Medycyny Ludowej w Świebodzicach.
I dziś już właśnie wyjeżdżam, gdzie bardzo żałuję, bo tu jest fajnie. Wszyscy ludzie są, wszyscy pracownicy, począwszy od sprzątających po samego szefa, są bardzo, ale to są bardzo mili, grzeczni i nigdy ciebie nie zostaną w jakimś tam takim złym stanie. Jedzenie to jest super, gdzie naprawdę super. Przede wszystkim tu chodzi o oczyszczanie wątroby, gdzie bardzo rzadko się mówi w innych miejscach, gdzie przede wszystkim wątroba to jest nasz główny organ, gdzie należy go oczyszczać i w odpowiedni sposób. Tu właśnie ta metoda jest bardzo, ale bardzo, bardzo dobra. Skuteczna. Skuteczna. Te masaże to są bolące, ale są naprawdę skuteczne, są naprawdę dobre. Cóż mogłabym jeszcze powiedzieć? No i ta beczka. No. A i ta beczka, wspaniała beczka. Gdzie woda jest naprawdę lodowata, morska. To tak samo jakby się wchodziło w lutym albo w marcu do morza. Jest taka temperatura. No i co jeszcze mogłabym powiedzieć? Są wspaniali ludzie tu. I jest taka jedność, że nie wszędzie się spotka tą właśnie jedność, taka miła atmosfera. I to tak, tak wszystko tu fajnie jest. Ja przyjechałam tutaj tylko tak oczyścić się profilaktycznie, ale też mi wyszło bardzo dużo takich rzeczy jak zapalenie skóry, gdzie potem na pierwszy dzień to mi to wszystko tak wyszło, a buzię to miałam taką czerwoną, a teraz to wszystko znikło. Ale jak to znikło, to nie wiem. Ja oczyszczam się już od 2012 roku, gdzie pierw mi wychodziły takie długie nitki i takie coś brzydkiego. No i od tamtej pory co najmniej raz, dwa razy w roku oczyszczam wątrobę. Ale to nie było to. To było za mało. Tu właśnie jest wszystko tak w takim kompleksie. Taki kompleks. Tak wszystko. Dopracowane. I skąd to się te brudne rzeczy ze mnie wyszły, to ja aż dziw mi było. Jest naprawdę dużo tego wszystkiego takiego brzydkiego, brudnego. I to właśnie nosimy w sobie. Także zapraszam wszystkich tu do Świebodzic. Proszę oszczędzać pieniążki i przyjechać, chociaż na tydzień. Ja przyjechałam na 2 tygodnie, bo zaoszczędziłam pieniążków troszkę więcej. Ale chociaż na tydzień spróbować. I zobaczyć, jak to właśnie jest naprawdę, jaka jest skuteczna metoda leczenia tu. Także dziękuję bardzo i zapraszam wszystkich. No i do widzenia.